temat do dyskusji. Zdzisław Makles, dzień dobry Państwu. Telefonicznie temat do dyskusji realizujemy dzisiaj także w połączeniu wideo, ale w połączeniu wideo z jednym ze starostów, ze starostami lublinieckim, panem Joachimem Smyłą. Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich. I tu jest połączenie wideo. I starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam państwa. Tu jest połączenie telefoniczne w temacie do dyskusji, który chcemy dzisiaj poświęcić pandemii i temu, jak pandemia koronawirusa wpływa na działanie samorządów powiatowych. Wojewoda Śląski zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w domach, a jeżeli nie jest to możliwe, aby stosowali się do rygorów sanitarnych, to trudna sprawa, bo w województwie śląskim zachorowań jest stosunkowo dużo. Pandemia koronawirusa, mocno dająca się we znaki w województwie śląskim, niejednakowo obejmuje poszczególne powiaty. Ich samorządy są w różnej sytuacji. I dwa skrajne przykłady można znaleźć w ramach jednego subregionu, na przykład północnego, bo powiat lublinieckie to jest zdecydowanie sporo, ponad 300 osób zakażonych w tej chwili, prawda, panie starosto? Tak, ponad 320 osób zakażonych, tak. I kilkaset osób będących na kwarantannie albo w jakiejś innej formule. A z kolei w powiecie myszkowskim na szczęście tych zachorowań jest kilkanaście i ozdrowieńców w tej chwili ponad 20. Prawda, panie starosto? Tak, zgadza się. Na wczoraj mamy 11 osób, które były zakażone, które są zakażone, przepraszam, a ozdrowieńców, tak jak pan powiedział, jest 20, w tym nie ukrywam ja. Panie starosto, był pan na kwarantannie, wykonany był test ujemny, po kilku dniach okazało się, że test jest dodatny. Piotr Kołodziejczyk, starosta myszkowski, przeszedł chorobę. Tak, zgadza się. 9 miałem pierwszy test, mówię o 9 kwietnia. Wtedy był test ujemny, chociaż miałem kontakt w rodzinie z osobą dodatnią. Moja żona była już dodatnia, natomiast po kilku dniach pojawiły się objawy choroby i 15 dokładnie miałem pobrany drugi test, i który wykazał, że jednak jestem osobą zarażoną. Na koniec kwietnia na szczęście kolejne testy, które były wykonane w mojej rodzinie, dały wyniki dodatnie i już jesteśmy w gronie ozdrowieńców. Ta sytuacja pokazuje, jak różna jest skala kłopotów samorządów, a nawet i szefów tych samorządów. Na co musi zwracać uwagę starosta lubliniecki, skoro tyle zachorowań w tymże starostwie się niestety ciągle pojawia? Tak, szanowni państwo, ponad 320 osób jest zarażonych, ale mamy też dobrą informację. Ponad 110 osób już jest ozdrowieńcami. Więc tutaj ta sytuacja tak wygląda, ale bardzo mocno zwracamy uwagę na testy. Wspólnie z wójtami burmistrzami powiatu lublinieckiego zorganizowaliśmy wymazobus, który codziennie pracuje, w weekendy także, i dokonuje tych wymazów. W miesiącu kwietniu dokonaliśmy ponad 800 wymazów już na mieszkańcach powiatu lublinieckiego. To prawie że konieczność ze względu na skalę tych zachorowań. Pamiętajmy, że w powiecie lublinieckim na pewno sporo osób znalazło się po przyjeździe z zagranicy. Państwo byli tym samorządem szeroko rozumianym, bo to samorząd powiatowy, ale także i wójtowie, włodarze gmin. Tym samorządem, który porozumiał się, żeby po prostu, przepraszam, że użyję takiego obiegowego stwierdzenia, ale uczynić składkę, żeby wymazobus działał. Tak, to był największy problem na początku właśnie kwietnia, dlatego wspólnie tutaj z wójtami burmistrzami całej ziemi lublinieckiej zorganizowaliśmy ten właśnie wymazobus. Myślę, że to jest właśnie wynik tego porozumienia i te liczby, o których żeśmy przed chwilą mówili, czyli 320 osób chorych, to właśnie jest efekt testów, które wykonujemy lublinieckiego. Czyli w perspektywie, kiedy przyglądają się państwo samorządowcy rozwojowi choroby w powiecie czy też w poszczególnych gminach, czy zauważają państwo tendencję, ładnie się to określa oczywiście, ale w skali kraju, natomiast czy u państwa ta tendencja jest hamująca? Tak, można, było kilka dni na początku maja, gdzie mieliśmy jedno czy dwa
było 9 czy 8 osób ozdrowieńców. Więc tutaj ta tendencja się rysuje i wyhamowuje już liczba chorych w powiecie lublinieckim. Piotr Kołodziejczyk, starosta myszkowski, zupełnie innego rodzaju problemy, ale to nie znaczy ta mniejsza liczba osób, które są chore bądź też przebywają na kwarantannie, to nie znaczy, że nie ma zagrożenia w powiecie. Tak, zgadza się. My również zorganizowaliśmy swój powiatowy wymazobóz, także na początku kwietnia samochód był oddany przez starostwo powiatowe, plus do tego obsługa, która jest ze szpitala, to znaczy osoba, która pobiera wraz z kierowcą. Wszystkie próbki są sprzętnie przewożone do Katowic i również badamy na terenie swojego powiatu. Niemniej jednak nie da się porównać tych dwóch powiatów, powiatu myszkowskiego oraz powiatu lublinieckiego. Po pierwsze z racji umiejscowienia, to raz, natomiast z drugiej strony jednak większe powiązania powiatu lublinieckiego z naszym zachodnim sąsiadem są niewspółmiernie duże, a po drugie, no nie ma co ukrywać, bardziej charakter śląski tego powiatu, mówię śląski w cudzysłowie w znaczeniu robotniczym, pracowniczym, gdzie z powiatu lublinieckiego więcej osób pracuje, powiedzmy, szczególnie na kopalniach. Jakie będą kroki luzowania, bo to oczywiście w tych dniach zapadają decyzje i bardzo wiele zależy od tego, co mówi minister zdrowia, czy też co mówi pan premier, ale jakie będą kroki luzowania? Otwierane będą żłobki, przedszkola, szkoły? Mają panowie rozeznanie, współpracując przecież na co dzień z samorządowcami. Proszę bardzo, może pan starosta Myszkowski. Tak, oczywiście. Współpracujemy oraz stale monitorujemy to, co się dzieje na terenie powiatu myszkowskiego i niektórzy wójtowie i burmistrzowie już otworzyli swoje przedszkola. Jednak pomimo otwarcia przedszkoli gros rodziców swoich pociech nie posłało do przedszkoli. Widzimy, że tak naprawdę ogromnie ważna jest ta kwestia zachowań. Widzimy od początku pandemii całe społeczeństwo jest bardzo odpowiedzialne i to niezmiernie budujące. I to jest takie spostrzeżenie na już. Przede wszystkim jako mieszkańcy stosujemy się do obowiązujących zaleceń, co w znacznej mierze pozwala zminimalizować to zagrożenie. Chodzi o poczucie takiej współodpowiedzialności za całą sytuację i odpowiednie postawy jednostek sprzyjają przecież w walce z tą epidemią i przyspieszają jej pokonanie. Joachim Smyła, starosta lublinieckie. Panie starosto, ponieważ zagrożenie w gminach pana powiatu jest duże, to jeśli spojrzy się na przykład na ulicę w Kochanowicach czy w jakiejkolwiek innej miejscowości w Herbach tegoż powiatu, to czy ludzie stosują się do tych obostrzeń, 2 metry od człowieka maska na twarzy zakrywająca nos i usta? Tak, muszę przyznać, że tutaj odpowiedzialność jest bardzo duża. Nie widuje się, że tak powiem, zgromadzeń żadnych. Osoby, które chodzą, muszą iść do pracy, zawsze mają maseczkę i stosują się rzeczywiście bardzo karnie do tych zaleceń rządowych. Myślę, to jest taka, kolega przedmówca mówił, to jest taka odpowiedzialność zbiorowa wszystkich mieszkańców, i nie tylko. I rzeczywiście specyfika powiatu jest też inna niż powiatu myszkowskiego. Muszę tutaj powiedzieć, że mamy 3 duże domy pomocy społecznej. To jest ponad 550 pensjonariuszy, którzy przebywają w tych DPS-ach i 350 pracowników. I tu właśnie pokazują nam te, że tak powiem, dane europejskie, że jednak tym najsłabszym w tym łańcuchu to są właśnie domy pomocy społecznej, gdzie są osoby starsze, schorowane, z różnymi chorobami dodatkowymi i tu jest, że tak powiem, ten najsłabszy element w całym naszym łańcuchu. I stąd ta duża liczba osób, które są po prostu zakażone. W starostwie lublinieckim powstało jeszcze jedno bardzo ciekawe porozumienie w związku z sytuacją epidemiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Starosta lubliniecki, burmistrzowie oraz wójtowie gmin powiatu lublinieckiego wspólnie podjęli decyzję
o odwołaniu wszelkich wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, sportowym czy rozrywkowym, które zaplanowane były do 30 września 2020 roku. To są trudne decyzje, bo wiemy, że funkcjonowanie kultury jest w tej chwili całkowicie zamrożone, ale uznają Państwo, że to jest decyzja potrzebna ze względu na tą trudną sytuację. Tak, tutaj wspólnie odbywamy sztaby kryzysowe właśnie przy pomocy internetu i kontaktujemy się z wójtami, burmistrzami i właśnie też powstała taka inicjatywa, żeby jednak do końca września poczekać z tymi imprezami i zobaczymy, co będzie po 30 września, jak sytuacja będzie wyglądała w Polsce, w województwie śląskim i w naszym powiecie i wtedy będziemy dalej decydować. Panie starosto, mówię do pana starosty Myszkowskiego, czy podobnych działań należy spodziewać się na terenie pana starostwa, na terenie gmin i funkcjonujących miast? Oczywiście, tak już się stało. Pierwszy był burmistrz Koziegłów z racji na fakt, że to tak naprawdę najbliższa gmina obok gminy Woźniki, która się znajduje, gdzie jest największy problem epidemiologiczny. Jeżeli chodzi o wielkość gmin powiatu lublinieckiego, skoro jest na styku, a właściwie całe przedsięwzięcia, które są zorganizowane w gminie Koziegłowy, są właściwie w miejscowości, która przylega do gminy Woźniki, mówię o Gniazdowie, wszystkie imprezy i wydarzenia kulturalne przez wakacje również są odwołane, w ślad za tym również poszły inne samorządy powiatu myszkowskiego, myślę, że ten wrzesień to jest taka data graniczna, z której wszyscy musimy skorzystać i odwołać wszelkie możliwości i imprezy kulturalne. I chyba wszyscy słuchający muszą to zrozumieć, mimo tego, że każdy z nas chciałby pewnie uczestniczyć w wydarzeniu lokalnym, to jednak sytuacja zmusza do takich zachowań. Dziękuję bardzo. W temacie do dyskusji dzisiaj występowali starosta lublinieckie, Joachim Smyła, połączenie wideo. Za to gorsze troszkę połączenie telefoniczne. Dziękuję panie starosto. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Katowice. I starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk. Dziękuję panie starosto. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Z tej rozmowy wniosek jeden można wyciągnąć. Tak niewielka różnica w kilometrach między powiedzmy starostwem powiatowym myszkowskim a lublinieckim, a jak bardzo różne problemy, z którymi muszą się ci włodarze zmierzyć. Zdzisław Makles, do usłyszenia Państwu. Radio Katowice.